Dzień dobry Państwu. Rozmowy kobiet. Lidia Jaźwińska. Moim gościem jest dzisiaj pani Agata Grudzień-Strama, działaczka charytatywna i społeczna, zastępczyni szefowej Tarnowskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A rozmawiać będziemy dzisiaj. O etosie i wartościach pomagania w kontekście Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pani Agato, lubi Pani pomagać? Tak, bardzo lubię pomagać. Stąd pewnie też wzięło się to, co robię teraz, czyli granie z Wielką Orkiestrą. Czym według Pani jest pomaganie i czy warto pomagać? Chyba nie wyobrażam sobie mojego życia bez pomagania. To pomaganie jest na każdym kroku. Z wielką orkiestrą też jestem związana od ponad 26 finałów. I tak naprawdę moje całe życie jest związane właśnie z wielką orkiestrą. Pewnie wybory życiowe, których dokonałam, są efektem tego, że właśnie że zaczęłam pomagać. No to. Zanim przejdziemy do tych już wątków, takich bardzo istotnych w kwestii pomagania, to jednak proszę powiedzieć coś o sobie. Czym się Pani zajmuje, zajmuje, ponieważ moja informacja jest bardzo krótka, lakoniczna, ale chciałabym, aby goście, widzowie nasi, coś więcej wiedzieli o Pani. Jestem mamą dwójki, dwójki małych chłopców, jestem żoną, jestem córką. E, pracuję w międzynarodowej firmie e, w dziale sprzedaży. E, ukończyłam studia, które jakby są związane z, z wielką orkiestrą. Ukończyłam zdrowie publiczne e, na Kolegium Medicum u a później również e, na kolegium medikum UJOT-u na Wydziale Farmaceutycznym obroniłam doktorat. E, i od tu... czego? Jaki kierunek? To jest na wydziale nauk farmaceutycznych pod, pod wspaniałym przewodnictwem pana profesora Radosława Śpiewaka, który również jest starnowa, badałam wpływ ustawy, która weszła w życie na refundację leków. To tyle tytułem wstępu, takiego siwi, można powiedzieć, słownego. Pani Agato. Za tym. Czy pomaganie w ogóle to jest wyzwanie, konieczność? Jak pani sądzi? Pomaganie dla mnie jest czymś po prostu naturalnym. Staram się pomagać każdego dnia. Nie staram się, po prostu to robię. Wielką orkiestrę ma mamy tak naprawdę w krwi. Robimy to tyle lat, bo to nie tylko ja, to, to, to sztab, który e, samozwańczo. E, nie jesteśmy zatrudnieni w żadnych instytucjach, które są związane bezpośrednio z finałem. E, po prostu co roku spotykamy się, żeby grać, żeby to robić, widzimy tego efekty. Widzimy świadectwa, które dają nam ludzie co roku, czy to czyjeś dziecko zostało ratowane, czy czyjś rodzic leżał w łóżku, które zakupiła orkiestra, i dlatego to robimy. Często słyszy się, że postronni ludzie, którzy Patrzą na to, co robimy my wszyscy jako pomagający, bo ja o pomaganiu, myślę tutaj w kontekście takim bardzo szerokim, całościowym, nie tylko w odniesieniu do, do Wielkiej Orkiestry, że my wielokrotnie wyręczamy Państwo instytucje i placówki, które są zobowiązane do. Opieki do zabezpieczenia bezpieczeństwa osobom potrzebującym. Natomiast, że my wyręczamy, że w wielu wypadkach zawodzi system. Czy pan się z tym zgodzi? Ja, chcę, może z zalec swojego wykształcenia, trochę wiem o systemach opieki zdrowotnej i, i mogę powiedzieć, że nigdzie nie ma idealnego systemu. W Polsce. 30, ponad 30 lat temu pojawiła się um, potrzeba, żeby wspomóc system. E, i, e, I tą potrzebę właśnie zrealizowała Wielka Orkiestra. E, te pierwsze, e, pierwsze finały, które rzeczywiście wspomagały sprzętem oddziały pediatryczne, bo tego sprzętu nie było. E, to historia, którą odpowiadam co roku, e, że kiedyś dostaliśmy do puszki. E, Kolczyki, dziewczynki, która nie przeżyła, bo nie było w szpitalu rureczki, żeby ją uratować. Więc, jeżeli jest taka możliwość, żeby wspomóc system, a nigdy nie będzie idealnie w systemie, żadnym, to trzeba pomagać po prostu. I myślę, że wiele, wiele placówek opieki zdrowotnej nie byłoby w stanie. Funkcjonować bez tego sprzętu, po prostu. Państwo nie jest w stanie zapewnić takiej ilości sprzętu najnowocześniejszego, bo Fundacja bardzo o to dba, ale w żadnym systemie nie jest. Są właśnie Fundacje, które wspomagają, są różne inicjatywy społeczne, które, które właśnie instytucje opieki zdrowotnej wspomagają. Jednym słowem, można uznać, że ta działalność jest po prostu potrzebą, niejako wspierania również państwa. Tak jak najbardziej i myślę, że dlatego e, ta, ta orkiestra tak jednoczy ludzi, bo e, w naszych finałach grają wszyscy, grają mm, przeciwnicy, jakby konkurenci na rynku. W tym roku zagrają z nami dwie galerie handlowe e, razem e, plus jeszcze centrum handlowy Max, to jest, e, to jest sprawa, która się na, na co dzień nie dzieje. Ma Pani do czynienia w tej działalności z wieloma ludźmi. Jak Pani sama powiedziała, są to ludzie z różnych załóżmy, opcji, o różnych zainteresowaniach, ale również i w różnym wieku. Wszyscy są wolontariuszami. Proszę powiedzieć, jakie cechy. Powinien mieć ten wolontariusz taki naprawdę z krwi i kości. Nie taki tylko dla sprawy jeden raz i na tym się kończy. Bo dla mnie osobiście wolontariat to jest coś więcej niż jednorazowa akcja. Ja myślę, że nie ma jakby idealnej sylwetki wolontariusza. Każdy z nas robi to yy, dla innych powodów każdy z nas jest inny i myślę, że to jest właśnie w tym najważniejsze, że się uzupełniamy. Są osoby, które pracują z nami od wielu lat, są osoby, które przychodzą jednorazowo, może mają potrzebę taką chwili, w tym momencie pomóc. Mamy też osoby, które jakby chciały spłacić swój dług zaciągnięty, kiedy ich rodzina wykorzystywała sprzęt Wielkiej Orkiestry. Także nie ma idealnej sylwetki. Ja myślę, że że czasem w życiu człowieka jest taki moment, kiedy, kiedy zaspokoi w sobie inne wszystkie podstawowe potrzeby, czyli potrzeby jedzenia, picia dachu nad głową, i ma ochotę zrobić coś więcej. I chce się rozwinąć w jakiś sposób, i po prostu czuje, że, że może pomaganie, że może wolontariat jest czymś, co, co chciałby robić. I w tym kontekście czy wolontariat wciąga? Chyba to jest. To ciężko mi powiedzieć, że nie wciąga. Powiem szczerze, że nie wyobrażam sobie roku bez Wielkiej Orkiestry. To jest dla mnie 26 lat, które, które spędziłam w Tarnowskim Sztabie, a wcześniej spacerowałam z tatą na przykład do Gazety Wyborczej, która, która zbierała pieniądze. Zawsze mi się to podobało i, i zawsze mi się marzyło, żeby, żeby zagrać w Wielkiej Orkiestrze. Także. No jest to uzależniające na pewno i tak jak mówiłam, świadectwa, które nam dają osoby, które spotykamy na ulicy i też to, co przynoszą wolontariusze do sztabu, te informacje, co usłyszeli od ludzi na ulicy, bo naprawdę niektóre historie są bardzo wzruszające, daje pewno, żeby to robić dalej. No to jeszcze proszę powiedzieć, co było takim głównym motorem, motywacją do tego, że właśnie pani zajęła się tą działalnością, że przez tyle lat pani wytrwała, no i sądzę, że pani będzie jeszcze wiele, wiele lat grała. To nie jest tak chyba, że wytrwałam. To po prostu, tak jak mówię, to jest uzależniające, to jest adrenalina, to jest trochę ogarnianie czasem chaosu. A ja to po prostu lubię robić. I to jest naprawdę to, że nie wyobrażamy sobie roku bez wielkiej orkiestry. I to najważniejsze, po co to robimy, to jest chyba po prostu satysfakcja. Dobrze, wiemy już, że orkiestra gra 32 lata, prawda? A jak to jest w przełożeniu na sztab tarnowski? Bo przyznaję, że nie mam tej wiedzy do końca takiej pewnej. Od kiedy gra właśnie sztab tarnowski? Starnoski sztab to jest też połączenie. Na pewno mamy osobę, która gra od pierwszego finału. To jest pan Piotr Kolbusz. E, I on jest rzeczywiście od pierwszego finału. E, są osoby też, które uczestniczyły w pierwszym finału i w finale i nas wspierają do tej pory, przynajmniej dobrym słowem. E, ja zaczęłam zbierać pieniądze w szkole e, dzięki e, pani Renacie Uriasz, która zorganizowała taki mały sztab w szkole podstawowej numer jeden. I też. E, Super jest zobaczyć to, że, że szkoła podstawowa. Taka inicjatywa pojedyncza, e, może tak wpłynąć na czyjeś życie. E, i, e, I później trafiłam do pana Stanisława Orszówki, który to organizował e, właśnie, Tarnowski Sztab w Pałacu Młodzieży. I później ten sztab e, z panem Stanisławem prowadziliśmy. E, później zaczęliśmy go rozwijać e, sami, jako bardzo młodzi ludzie, e, nie do końca pełnoletni jeszcze. No i tak trwamy tak naprawdę e, przez, przez tyle lat. Czego uczy wolontariat tych ludzi młodych, ale również tych starszych, takich mojego pokolenia, bo wiem, że Wolontariuszami są zarówno no male, maleńkie dzieci, można powiedzieć, bo mój wnuk zaczynał jako e, chłopiec, najmłodszy Jako najmłodszy, wolontariusz, najmło tak, tak, Jako najmłodszy, Mieszko był najmłodszym wtedy. Pozdrawiamy Mieszka. E, wolontariuszem. E, natomiast e, wiem też, e, ma też gram e, w różny sposób, e, że są seniorzy. Czego uczy e, ten wolontariat? Ja myślę, że to jest e, m, możliwość, nie wiem, nie wiem, czego uczy e, tych ludzi, ale na pewno daje im możliwość e, bycia we wspólnocie, e, spotkania się. Mamy wspaniały sztab e, serduszkowych liczarek. E, to są osoby za bardzo zaawansowane albo zaawansowane wiekiem, które przychodzą w ten jeden dzień w roku przygotować pakiety dla naszych wolontariuszy. E, wszyscy liczą. E, pan Włodek gra na gitarze. E, i to jest niezwykła atmosfera. I to y, oni wiedzą, że te pakiety zaraz przejdą dla wolontariuszy i będą mogli oni zbierać, więc myślę, że to też daje im ogromną satysfakcję. Plus do tego młodzież szkolna, która przychodzi nam pomagać, y, w tym liczeniu przenosi y, bardzo ciężkie pakiety serduszek, ustawia wszystko y, i im też to daje y, na pewno ogromną satysfakcję. Ja obserwuję wolontariuszy, właśnie gram na ulicach, kiedy, kiedy z nimi rozmawiam, widzę ten entuzjazm, tą radość i myślę, że to jest, to jest właśnie to, co oni zyskują właśnie na tym wolontariacie, że oni wiedzą, po co grają. Na co grają i z kim grają. Wiedzą, że jak uczą się, jak podchodzić, w moim odczuciu, do kogoś na ulicy, jak rozmawiać. To jest taka, w moim odczuciu, dobra lekcja wychowania, również obywatelskiego. Na pewno tak. Plus to są umiejętności społeczne, które nabywają. Na pewno my też przez lata te umiejętności nabywaliśmy. Dla, dla, nich, dla niektórych z nich jest to na pewno pierwsze wyjście, takie w ogóle do kogoś na ulicy, kogo trzeba zaczepić, komu trzeba opowiedzieć, po co się tu jest. I takie osoby, które rzeczywiście są otwarte, mówią do spotkanych przechodniów, na pewno też więcej zbierają do puszek niż taka osoba, która tylko stoi z puszką z boku i jest niewidoczna. Taka martwa duszyczka stojąca, ale takie też są po prostu potrzebne. Ja myślę, że z czasem zawsze się wyrabiają, bo to też zauważyłam. Tak, ale też są. mamy takich kilka duszeczek, które są niezwykle skuteczne też. Każdy z nas jest inny, każdy ma, ma, ma swój sposób na zbieranie. Mamy kolegów, którzy potrafią w półtorej godziny uzyskać najwyższy wynik w Tarnowie. Ale na pewno też nie, nie bardzo zaczepiają osoby na ulicy, tylko po prostu jakąś swoją charyzmą po prostu te pieniądze zbierają. No właśnie. I są ci, którzy potrafią się świetnie przebierać, by właśnie swoim strojem przyciągać również ludzi, aby, aby wrzucali do ich puszek. To też jest ważne. Tak. Mamy dużo przebranej młodzieży, mamy osoby, które zbierają z psami, mają, mamy osoby, które mają coś dodatkowego jakiś poczęstunek, jakieś specjalne gadżety. Sposób na zbieranie datków jest mnóstwo, tyle, ile jest wolontariuszy. Pani Agato, ja również przez lata obserwowałam szkoły. Był okres takiego wielkiego boom dla orkiestry, otwarte szkoły, to wielkie zaangażowanie dyrekcji, nauczycieli. Potem to się bardzo kurczyło. Mhm. Czy jest jakieś światełko, że teraz szkoły bardziej się otworzą? No mamy taką nadzieję. Trochę nam już nie mówię do sytuacji politycznej w naszym kraju, ale też trochę pandemia nam zmieniła sposób naszej zbiórki. Teraz też szkoły rozliczają się u siebie. Nie, nie mamy już takiego momentu, kiedy wszystkie szkoły przechodzą na raz, rozliczacie w miejscu, w którym liczymy pieniądze. Więc trochę to jest podzielone. Jest spokojniej. Czy szkoły będą się otwierać bardziej? Nie wiem, na pewno część szkół już zaczęła organizować na nowo imprezy, które organizowała i jest to jakby, możemy to umieścić na plakacie, możemy się tym chwalić, więc mam nadzieję, że to idzie też w dobrym kierunku, bo naprawdę jest wiele osób, które bardzo chciało przez lata grać, a nie mogło. Nie mogą tego robić oficjalnie, e, o czym też na przykład świadczą w tym roku służby, które, które chciały, chciały się zawsze wyłączać, które nam pomagały. A Teraz będą mogły to robić oficjalnie, I tak jak straż pożarna, policja, straż graniczna. E, będzie widoczna na naszym rynku w Tarnowie. E, przyjadą... Czego nie było do tej pory. E, tak, tak. E, to, czyli czyli zby... coś się zmienia? Zmienia się, e, będzie tylko naprawdę sporo. Pokażą swoje wozy bojowe, swój, swoje, e, swój sprzęt, będą uczyć o bezpieczeństwie. To jest na pewno wielka zmiana. Znaczy, nie było tak też nigdy, że one nam nie pomagali, ale nie byli albo nie mogli być tak bardzo widoczni. Pani Agato, to, to powiedzmy jeszcze. Kto jest w tym takim ścisłym sztabie? Od y, tak kilku lat, tak. Od 2020 roku szefową sztabu jest Sylwia Sroka, y, która podjęła się tej y, naprawdę heroicznej misji bycia szefem. To jest przede wszystkim odpo ogromna odpowiedzialność finansowa, bo Państwo nas widzą, widzą, co robimy, ale tak naprawdę mało kto sobie zdaje sprawę, jak wielka jest to od dla nas odpowiedzialność finansowa. To nie są nasze pieniądze. A jeżeli coś się zepsuje, to to będzie tak naprawdę Oczywiście. na nas. I to jest duży stres. I jest Dawid Nowak, który przez wiele lat był szefem wolontarnowskiego sztabu Wielkiej Orkiestry, a który współpracuje teraz ze szkołami, organizuje tak naprawdę te ścisłe, ten ścisły finał. Wolontariuszy jest odpowiedzialny również za rozliczenie. I w tym ścisłym również centrum sztabu jest właśnie Piotr Kolbusz, który gra z Wielką Orkiestrą od pierwszego finału i jest dla nas wsparciem. Mamy też osoby, które są odpowiedzialne za sztaby. Dawid Odbierzecha, który jest odpowiedzialny za największy sztab osób, które są niezrzeszone właśnie w szkołach i stowarzyszeniach. Mamy dwie osoby, które są odpowiedzialne za aukcje bezpośrednio, czyli Joanna Bujak i Jarka Bawrzykiewicza. Mamy osoby, które są odpowiedzialne za imprezy, za liczenie w sztabie, no i też ogromny sztab liczarek. To są całe rodziny, które, które grają z nami od wielu lat. To jest kilkaset osób, które organizują finał. Ja to znam od potrzebki, ponieważ widzę, jak moja rodzina gra też cała praktycznie, wszyscy. No, tutaj um, e, pani córka wraz z, wraz z Ziędziem od wielu lat są szefami swoich szkolnych sztabów no, i orkiestry. Właśnie, tak. Myślę, że też jest ponad 20 lat, jak, jak gramy razem i jest to, jest to bardzo miłe, że osoby e, takie chcą grać, wracają i biorą na siebie tę odpowiedzialność. Um, Bycia szafami tych, tych wolontariuszy i ich zebrania. Pani Agato, ja jeszcze chciałabym, aby pani opowiedziała o tym całym toku przygotowań. Bo niejednokrotnie, tak patrząc z boku, ci, którzy nie znają od podszewki działalności charytatywnej, społecznej, myślą sobie: No, jeden dzień wyjdą, pozbierają, policzą, oddają. A to jest jednak ogrom pracy przed i ogrom pracy po i ta ogromna odpowiedzialność. Tak, my zaczynamy od rejestracji sztabu, to jest zazwyczaj październik, kiedy, kiedy składamy doku, dokumenty rejestrowe, e, następnie e, rejestrujemy wolontariusza, zbieramy osoby, które chciałyby zorganizować jakąś imprezę. E, tych imprez w tym roku jest ponad 30, na plakacie jest 27, ale tej imprezy. Ciągle się pojawiają, ludzie mają swoje inicjatywy, chcieliby coś zrobić. Już niestety czasem na plakacie nie ma już miejsca na tej imprezy, bądź mówią o tym za późno. Ale. Co, co robimy? Mamy podział obowiązków. Ja zajmuję się właśnie imprezami, spotkaniem e, z Państwem. E, Sylwia zajmuje się również organizacją imprez, nadzoruje puszki stacjonarne, nadzoruje e, te szkolne sztaby. Dawid zajmuje się rozliczeniami. E, zajmuje się wolontariuszami, przygotowaniem, kontaktem ze szkołami. Mamy swoje podziały obowiązków. Staramy się nie wchodzić sobie w te, e, w te odpowiedzialności. Zakreśli, tak, tak każdy robi to, co lubi tak naprawdę. E, moja mama ma swój właśnie sztab i też ogarnia, tak. brzydko mówiąc, e, poszczególne imprezy. I właśnie na przykład w tym roku też pomogła zorganizować osoby, które będą na tarnowskich lodowiskach zbierać pieniądze do puszek. E, każdy ma swoją działkę. I każdy się w czymś specjalizuje. Czyli w Pani przypadku też to już jest rodzinna działalność. To tak. Plus, oczywiście, to też jest to, że moja rodzina jeszcze się zgadza na to, żebym organizowała tę orkiestrę. I oni też wiedzą, że styczeń jest miesiącem trudnym. Już teraz, jak mamy dwójkę maluchów, to, to jest większa odpowiedzialność i obowiązek na mojej mamie trochę w momencie, kiedy to się dzieje, na moim mężu, który, który to naprawdę bardzo dzielnie znosi. Ale też myślę, że, że pierwszy raz jak jeszcze byliśmy, byliśmy w ciąży i, i zobaczył, bo on zawsze wiedział, że robi orkiestrę, ale jakby zobaczył to, poszedł i pamiętam, zaczęliśmy od spaceru na, z psiakiem na górze Świętego Marcina, no jak tylko zobaczył te psiaki, zobaczył tę atmosferę, to myślę, że też totalnie został wkłonięty przez orkiestrę i i wszędzie po prostu, gdzie poszliśmy, chciał wrzucać pieniądze do puszek Wszystkich osób, które spotkaliśmy, byliśmy na wszystkich imprezach, poczuł, poczuł, co to znaczy organizować te imprezy, jak to wygląda i jaka to jest radość, jakie to są emocje. To jest niezwykłe. E Pani Agato, to jeszcze tak króciutko bilans ubiegłego roku, jak zakończyliśmy? W Tarnów i region to są pieniądze z puszek wolontariuszy, skarbon stacjonarnych, aukcji na Allegro, jak również imprez, to jest ponad 588 tysięcy złotych. To jest rekord, i ten rekord był od razu widać już w dniu, kiedy zakończyliśmy zbiórkę. Co czasem się nie zdarzało. Czasem musieliśmy poczekać na, na rozliczenie wszystkich, właśnie, puszek stacjonarnych, licytacji, a w tym roku już naprawdę wiedzieliśmy, że, że mamy rekord. To proszę jeszcze powiedzieć. Rzeczy następującej. Co takiego najbardziej ciekawego będzie w programie? Ja myślę, tak, nie będziemy tutaj analizować całego programu, ponieważ on jest już tak mocno rozpromowany, ale takie perełki tegoroczne. Tak, po finał, znaczy po cały, cały zestaw naszych imprez i miejsc, e, gdzie się one odbywają, zapraszamy na naszą stronę internetową, na naszego fanpage'a, czy też wosptarnów.pl. Tam wszystkie linki, e, wszystkie informacje. Ja myślę, że największą imprezą motorową, jaką mamy, to jest Jedziemy z Woświet, tam są wyścigi wraków e, i kładów e, i wiele innych atrakcji na lotnisku w Morzechnie, to jest koło Dąbrowy Tarnowskiej. E, to polskie stowarzyszenie Sportowe, więc największa impreza motorowa. E, imprezy w dwóch tarnowskich galeriach również e, największe. To trochę bardziej muzycznie w Galerii Tarnowia, trochę bardziej um, rozrywkowo, ale też um, wiele atrakcji w Galerii Gemini, um, bo tam um, i um, zawodnicy unitarnów, obóz harcerski, ocychówca pracy w Tarnowie, czy też pokazy pierwszej pomocy. Um, mamy w tym roku 10 miejsc, gdzie wolontariusze mogą się posilić, gdzie mogą się um, zatrzymać, ogrzać. Um, to na przykład nowość w tym roku, czyli turniej em, gier retro, gdzie na konsolach różnego rodzaju retro najstarszych będzie można pograć i to jeszcze dzień przed Wielką Orkiestrą e, w sobotę. E, to oczywiście od e, ponad 20 lat rozżyje się z Esku na Tarnowskim Placu Sobieskiego. Tam dziennikarze Radia Eska rozdadzą po raz kolejny pyszny żurek od, od kawiarni tatrzańskiej. To jeszcze zwyczaj zapoczątkowany przez pana Jana Kudelskiego, który nam ten żurek ponad 20 lat temu ofiarował straż pożarna której, która nam wypożyczyła wtedy kuchnię polową którą spaliliśmy pierwszą bo nie umieliśmy jeszcze jej obsługiwać i później później ta impreza się tak świetnie rozwinęła w tym roku na no, tam będziemy rozdawać również kuchnię polowej. Co nie jest oczywistością, bo pandemia uniemożliwiła nam to na kilka lat. Teraz wróciliśmy do Kuchni Polowej i tam na Placu Sobieskiego również służby wystawią swój taki mniejszy sprzęt, kłady, jakieś mniejsze pojazdy. Także będzie można też coś dodatkowego tam zobaczyć. I zwieńczymy nasz finał na Tarnowskim Rynku. Tam, tak jak wspomniałyśmy, służby, ale też na przykład wbiegnie bieg z pochodniami przed całym finałem. Tam rozdamy ponad tysiąc burgerów od firmy Sokołów, tam fotobudka i masa innych atrakcji. No i oczywiście o 20 połączymy się światełkiem do nieba, który po raz kolejny sponsoruje Dalian Talent Poland i, i zwieńczymy po prostu ten finał w sposób bezpieczny, w sposób niegłośny. Tylko będzie to wizualna atrakcja, czyli fajerwerki bez głosu, ale oczywiście z piękną muzyką i tak połączymy się z całą Polską. To ja jeszcze, mimo wszystko, powrócę do programu, ponieważ mnie bardzo zaciekawiła jedna propozycja, która, która się pokazała podczas konferencji prasowej. A mianowicie ta propozycja zespołu MONG. Czy jest już jakiś odzew? Tak, ja już widziałam dzisiaj na, na naszym liczniku 1500 zł. Um, więc, więc odzew jest. Wszystkie licytacje, które do tej pory zostały umieszczone, a będziemy umieszczać je dalej. Bo jak mówiłam, dwie osoby, które to w tym momencie umieszczają, tych licytacji jest bardzo dużo i, i mamy e, prośbę o cierpliwość i wyrozumiałość, bo to zajmuje naprawdę e, du, du, dużo czasu, żeby je wszystkie wystawić, ale to też. E, Um, na przykład przejazdy z panem Rafałem Sojnikiem Fiatem 126P, to kolacja na wieży widokowej, um, albo też przejazdy ratrakiem Grupa Pingwina co roku nas bardzo wspiera, przekazuje zawsze kilkanaście um, różnych rzeczy do, do zlicytowania. Um, to złote i srebrne serduszko od tarnowskiego sztabu, od pana Dariusza Sulowskiego, od też na pewno ponad 20 lat, które licytujemy, które też w przeszłości osiągały zawrotne kwoty za takie małe tarnowskie, piękne serduszka. To jest, to jest coś przecudnego. Um, oczywiście osadzeni z tarnowskiego zakładu karnego też przekazali rękodzieło, i to są takie ogromne statki. E, to są piękne obrazy. Tarnowscy seniorzy, e, którzy też co roku przekazują swoje rękodzieło, e, i masę innych. Rzeczy, których tutaj nawet nie mam jak wspomnieć, ale które są wartościowe i są na licytacjach. Czyli można powiedzieć, że Tarnów jest otwarty dla wielkiej orkiestry. Przynajmniej tak się to zapowiada teraz. Um, chciałam powiedzieć, że rzeczywiście władze miasta Tarnowa od wielu lat bardzo chętnie. Um, po pierwsze, goszczą nam na Pałacu Młodzieży, który jest instytucją miasta Tarnowa, ale też zapewniają nam e, wsparcie. E, zawsze możemy liczyć na, na Tarnowskie Centrum Kultury, które nam organizuje właśnie światełko do nieba, na wszystkie m, departamenty, które jakby pomagają nam e, nie wiem, w wyznaczeniu placu, na którym możemy być, e, czy przy organizacji poszczególnych imprez. No i też tarnoscy, tarnoscy władni, przekazali nam rzeczy na licytację. To na przykład pani, um, e, pani prezydent, wiceprezydent Agnieszka Kawa, która przekazała morsowanie w tym roku. Pan Jakub Kwaś, przewodniczący Rady Miejskiej, który przekazał nam dzień z sobą na licytację. I to jest to może być obie. Ale mnie coś nam dopisuje nowego. E, to tak, już, ale od początku mówiło też o tym, że jeżeli ktoś będzie miał ochotę. Licytować, to będzie mógł też na przykład kumać komuś okna. To już w tym momencie tak. jest ponad 500 zł. dzisiaj są fitem właśnie te okna. Ponad 500 zł, już widziałam ta licytacja. Także mamy nadzieję na więcej. Pan prezydent Roman Ciepiela, który zadatek za do puszki będzie ofiarował szarlotkę. Masa inicjatyw miejskich. I bardzo się cieszymy, że to miasto rzeczywiście od wielu lat jest na nas otwarte. E, pomimo tego, że, że, że nie ma wielkiego koncertu e, i, i nie ma na, to, na niego środków, są wielkie serca. Miała, ale są wielkie serca. Gdybyśmy miały Pani Agato podsumować niejako, ale w kategorii blaski i cienie, te ileś tam lat pracy Tarnowskiego Sztabu. To jest, myślę, co roku pobijanie kolejnych rekordów. To bardzo cieszy, ale jakby nie jest głównym motorem napędowym, ale ja myślę, że to, to, to nie cienie. To, to jest to, że my mamy ogromną satysfakcję, o której już mówiłam, ale na, naprawdę to tak jest. I, I myślę, że to nam daje tą siłę i tą radość dalej grania. Bo oczywiście problemy pojawiają się i to są, to są każdego dnia. Ludzie są różni, z którymi współpracujemy. Raz jest łatwo, raz jest trochę ciężej, ale to każdego dnia w tym, w tym okresie po prostu działamy. Ilu wolontariuszy zagra? Wolontariuszy jakby zarejestrowanych, którzy będą na Taranowskich ulicach z puszkami w tym roku jest 901. Ta ostatnia osoba to jest nieplanowo syn, właśnie szefowej tarnowskiego sztabu. Także 901 osób, no i te wszystkie osoby, które pomagają przy organizacji imprez i przy organizacji sztabu. Czego zatem życzyć Państwu już wszystkim, całemu sztabowi, wszystkim wolontariuszom? I tarnowianą. Ja myślę, że przede wszystkim życzymy sobie, żeby było bezpiecznie, bo na tym nam bardzo zależy. Życzymy sobie, żeby nie padało, bo dla nas może być bardzo zimno albo bardzo ciepło, najważniejsze, żeby nie było deszczu. Bo ci nasze wolontariusze z tymi puszkami, które, które w tym deszczu się moczą i oni cali, cali przemoknięci, to coś na co nie możemy wpłynąć, a bardzo byśmy chcieli tego uniknąć. Także proszę trzymać kciuki za pogodę. I życzymy sobie, żeby. żeby żeby wszyscy byli szczęśliwi na ulicach i mieli satysfakcję z tego, co robią. Żeby te dzieciaki, które zbierają, ale też osoby dorosłe, miały chęć to robić w przyszłym roku, bo wrażenia, które w tym roku do nich dotrą, będą takie, że poczują, że to jest właśnie to. I tego Państwu życzę w imieniu własnym, ale także i Telewizji Starnowa TV. Życzę także hojności. Tarnowian i mam nadzieję, że pobijemy tym razem również rekord. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.